Już w XVIII wieku pewien garncarz nazwiskiem Wedgwood zaproponował królowej brytyjskiej stworzenie własnej linii ceramicznej. Dzięki temu jego produkty stały się bardziej prestiżowe, bardziej poszukiwane na rynku. I chociaż o tym nie wiedział, rzemieślnik ten stał się pionierem pewnego nurtu marketingu nazywanego dzisiaj influencer marketingiem. Współcześnie słynne osoby, takie jak sportowcy, muzycy czy aktorzy, bardzo często firmują swoim nazwiskiem, a właściwie nawet wizerunkiem rozmaite produkty. Smartfony, popularne napoje czy produkty ubezpieczeniowe. Dlaczego firmy korzystają z takiego rozwiązania? Czy im się to opłaca, skoro często kontrakty reklamowe podpisywane są na ogromne sumy pieniędzy? O tym dzisiaj kilka słów. Ale zacznijmy od kilku przykładów z historii, bo zarabianie pieniędzy dzięki temu, że jest się znanym, nie jest wcale tak bardzo świeżym wynalazkiem. Pierwszą historyjkę usłyszeliście już we wstępie. A czy pamiętacie świętego Mikołaja, który przed świętami Bożego Narodzenia reklamuje chyba najpopularniejszy na całym świecie napój gazowany? Mikołaj został ambasadorem marki już w 1923 roku, chociaż wiele osób, zwłaszcza tych młodszych, uważa świętego Mikołaja za prawdziwą postać, trudno powiedzieć, że jest to rzeczywisty celebryta, ale jako pewien symbol celebrytą jest na pewno. Kojarzy nam się z czymś rodzinnym, przyjemnym, z dobrą atmosferą, z prezentami i dobrym świątecznym jedzeniem. I te właśnie skojarzenia wykorzystała marka, tworząc swój przekaz reklamowy. Ale weźmy inny przykład. W 1970 roku słynny wówczas brazylijski piłkarz Pele w czasie meczu Peru z Brazylią, który był oczywiście transmitowany dzięki setkom kamer na cały świat, zatrzymał się na chwilę, by zawiązać sportowy but, który nosił w trakcie meczu. Jak zbadano, sprzedaż tej marki wzrosła wtedy gwałtownie o 300%. Można powiedzieć, że był to pierwszy lub jeden z pierwszych przykładów wykorzystania znanej osoby do reklamowania jakiegoś produktu. Od tego czasu firmy zaczęły zatrudniać tzw. ambasadorów marki, aby reklamowali ich wyroby. Wykorzystywały w ten sposób ich wizerunki i pewne wartości, które ten wizerunek ze sobą niósł. Któż nie chciałby grać w piłkę jak Pele? A może pomogą w tym właśnie buty tej samej marki? Dzisiaj firmy wciąż wykorzystują ten model, jednak coraz większą popularnością cieszą się tak zwani influencerzy. To osoby wpływające na innych, ale chodzi tu przede wszystkim o youtuberów czy instagramerów, którzy dzięki temu, że zgromadzili wokół siebie liczne rzesze obserwatorów, stali się sieciowymi celebrytami. W marcu 2021 roku przeprowadzono w Polsce badanie na grupie dziewczynek w wieku 10 do 15 lat na temat tego, kim chciałyby zostać w przyszłości. I co się okazało? Prawie połowa badanych chciałaby prowadzić kanał w mediach społecznościowych, czyli zostać youtuberkami albo instagramerkami. Tylko czy rzeczywiście wiedzą one, na czym polega taka praca? To, co możemy oglądać w internecie, wydaje się bardzo przyjemnym i prostym zajęciem. Człowiek poopowiada trochę o różnych rzeczach przed kamerą, na przykład o modzie czy o kosmetykach, albo o komputerach czy smartfonach, albo nawet czasami o dalekich planetach, wirusach czy ekonomii. I już. Liczba subskrybentów zaczyna rosnąć, sypią się miłe komentarze i zachwyty. Na koncie bankowym zaczynają pojawiać się pierwsze, obiecujące sumy pieniędzy. Bajka! Tymczasem nie jest to już wcale takie oczywiste, bo bycie youtuberem, bycie instagramerem, influencerem to praca. Może trochę inna niż praca, jaką wykonują zazwyczaj rodzice czy znajomi, ale jednak praca. Jakie umiejętności musi posiadać influencer? Jakie cechy, żeby zdobyć popularność i móc traktować taką działalność jako działalność zawodową? I czy w ogóle da się wyżyć z takiej działalności? Podstawą działania youtubera jest nagrywanie filmów.
Jednak trzeba do nich najpierw przygotować mniej lub bardziej szczegółowy scenariusz, jeśli całość ma być później sensowna i spójna. Samo nagrywanie nie jest też wcale oczywistą sprawą. Potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt, taki jak kamera czy aparat i mikrofon oraz odpowiednie oświetlenie. Trzeba też umieć do tej kamery mówić z energią, z sensem i z humorem. A nagranie to dopiero początek. Później następuje faza postprodukcji, czyli montowanie. W zależności od długości filmu może to zająć kilka czy nawet kilkanaście godzin. I wreszcie ostatni etap – publikacja materiału i jego promocja. Najlepiej z wykorzystaniem innych mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook. Wszystkie te działania, jak widać, zajmują sporo czasu i energii. Wymagają też poniesienia pewnych kosztów początkowych na sprzęt i komputer. Można oczywiście nagrywać z użyciem telefonu i ograniczyć montaż do najprostszych cięć, ale dzisiaj, wśród zalewu ciekawych i coraz lepiej przygotowanych materiałów, youtuberzy muszą być coraz bardziej profesjonalni, muszą się więc dokształcać na temat filmowania, montowania oraz zasad promocji. To jednak nie wszystko. Zasadniczą sprawą jest zbudowanie widowni. Przecież żadna firma nie zaproponuje współpracy komuś, kogo ogląda najbliższa rodzina i koledzy z klasy. Ale żeby zdobyć widownię, potrzebna jest osobowość, charyzma, wiedza na jakiś temat. Liczy się też na pewno tematyka filmów, bo również od tego zależy, ile osób zdecyduje się oglądać takie filmy, czy też cały kanał. Ważna jest również odporność na stres, na krytykę, czyli tak bardzo niestety popularny w sieci hejt. Można się więc zastanawiać, czy warto. O zarobkach sieciowych influencerów krążą legendy, jednak nie da się ich wyliczyć w tak prosty sposób jak kontrakty gwiazd, które reklamują różne produkty według tradycyjnego systemu. Tam podpisywany jest kontrakt na określoną sumę. W ramach takiego kontraktu gwiazda zobowiązuje się do wykonania jakichś zadań, na przykład nagrania reklamy, wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez markę i tym podobne. Sieciowi influencerzy zarabiają trochę inaczej. Po pierwsze, dostają pieniądze od samego YouTube'a, ale nie są one wcale tak duże. Przyjmuje się, że za około milion odsłon otrzymują mniej więcej 500 zł. Jednak taka liczba odsłon oznacza sporą popularność influencera, dlatego jego działalnością zaczynają interesować się marki, które będą chciały z nim współpracować. Taka współpraca może przyjmować różne formy, począwszy od zniżek dla obserwatorów na zakupy w sklepie jakiejś marki, po wynagrodzenie finansowe za udział w kampanii firmy. Średniej wielkości kanał na YouTubie może za kampanię otrzymać nawet 20 tysięcy złotych. Dodatkowo płatny może być udział w wydarzeniach, wyjazdy czy występy na innych kanałach. Jak więc widać, rozwijanie kanału na YouTubie czy Instagramie wymaga dobrych pomysłów, przedsiębiorczości, planowania, obeznania ze światem sieci, odporność na krytykę, no i znajomości podstaw matematyki, żeby zdecydować, czy warto. A co do tego mają firmy? Dlaczego w ogóle korzystają z takiej formy promocji? Marketing ery cyfrowej skupia się na człowieku, a influencer marketing jest narzędziem tak zwanego marketingu humanocentrycznego. Głównym miernikiem wartości influencera jest liczba obserwujących oraz ich zaangażowanie. Dla marek jest to dobrze zdefiniowana grupa konsumentów o określonym profilu. Nie potrzebują już więc robić kosztownych badań rynkowych. Mają publiczność podaną jak na tacy, która przyjmie komunikat promocyjny chętniej niż przypadkowi adresaci reklamy. Liczy się tutaj również zaufanie obserwujących do osoby, którą obserwują. Muszą wierzyć, że jest ona rzetelna w swoich opiniach i że dba nie tylko o swoje zarobki, ale także i o nich, swoją publiczność. Zarówno dla marek, jak i dla odbiorców liczy się więc autentyczność, naturalność i pewien autorytet w określonej dziedzinie, który jest często konkretną wiedzą na jakiś temat. Warto też pamiętać, że influencer to osoba, która swoim zachowaniem, postawą, wyznawanymi wartościami lub głoszonymi poglądami wpływa na decyzje osób, które ją obserwują.
Ważna jest też systematyczność publikowania i podtrzymywanie więzi z obserwującymi, gdyż to właśnie gwarantuje stałą obecność w świadomości obserwujących i prowadzi do wzrostu ich aktywności. Dla firm, które podejmują współpracę, są to bardzo istotne kwestie. Wykorzystanie influencerów nie ogranicza się jednak wyłącznie do promowania produktów czy usług. We współpracę wchodzą z nimi często organizacje, które przeprowadzają kampanie społeczne promujące jakieś ważne wartości. Niektórzy YouTube'owi vlogerzy promują zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, dbałość o środowisko czy chociażby wiedzę na temat zarządzania swoimi finansami domowymi. Jedno jest pewne. Bycie influencerem może być pełnoprawnym zawodem, który stawia co prawda wiele wyzwań, ale także może nieść ze sobą wiele korzyści, nie tylko finansowych. Może to być po prostu zadowolenie z zajmowania się swoją pasją, co niestety w życiu zawodowym nie jest aż tak częstym zjawiskiem. O tym, że influencer marketing ma pełnoprawne miejsce w ekonomii i biznesie, świadczą liczby. Według jednego z branżowych raportów w samym 2019 roku powstało na tym rynku około 250 agencji zajmujących się właśnie influencer marketingiem. Ocenia się, że ten obszar w 2020 roku wart był na świecie prawie 10 miliardów dolarów, a jego wartość w 2021 roku miała wzrosnąć do prawie 14 miliardów dolarów. Chociaż w porównaniu do wartości całego rynku reklamy wartego 650 miliardów dolarów nie jest to wcale aż tak wiele, to jednak tak duży wzrost rok do roku jest naprawdę znaczący. Może więc warto zostać internetowym influencerem? Może warto pokazać się światu?